Witam Was bardzo serdecznie na 21. już edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Bardzo mi miło, że tak licznie do nas przybyliście. Witam pana kanclerza SGH, doktora Marcina Dąbrowskiego, który uroczyście otworzy za chwilę 21. edycję. Oraz panią Uroczyście otwieram. Dziękujemy panu kanclerzowi za poświęcony czas. Oraz panią doktor Dominikę Brodowicz, którą za chwilę jeszcze wam dokładniej przedstawię, która będzie prowadziła dzisiejszy wykład, a na początku chciałam Was prosić o to, abyśmy wspólnie przeszli przez ślubowanie, czyli zerknijcie sobie proszę w swoich indeksach, na trzeciej chyba stronie powinny znaleźć się słowa roty ślubowania akademickiego. Proszę, abyście wszyscy powstali i będziecie powtarzać za mną słowa roty. Przystępując do społeczności ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, ślubuję uroczyście wytrwale zdobywać wiedzę i rozwijać nowe umiejętności, przestrzegać zasad życzliwości, tolerancji oraz swobody wyrażania opinii, z szacunkiem odnosić się do studentów uniwersytetu, oraz nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni. Dbać o godność i honor studenta oraz dobre imię Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Przyjmujemy rotę. Bardzo dziękuję. Jesteście już studentami naszej uczelni. Pamiętajcie proszę, że przed Wami 6 bardzo fajnych spotkań wykładowych i ćwiczeniowych. Uczcie się pilnie, bardzo proszę. Pamiętajcie, że na końcu będzie test. Test będzie oczywiście dla osób chętnych, ale zazwyczaj wszyscy są bardzo chętni do tego testu. Na najlepszych czekają nagrody. Powiem jeszcze tylko tyle, że w pierwszej edycji naszych zajęć wygrała osoba, uczennica, która później przyszła do nasze inne programy zajęć, startowała w olimpiadach, dostała się do naszej szkoły, została studentem SGH, skończyła pierwszy stopień studiów i teraz z nami współpracuje. Więc tego Wam też bardzo życzę, żebyście ten pierwszy krok rozpoczęli w tej chwili bardzo udanie i byli z nami przez długie, długie lata.